Siemanko, z tej strony Nexo, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na moim kanale. A to jest zerowy odcinek, taka zapowiedź mojej nowej serii na tym kanale. Serii, nad którą pracowałem od tak długiego czasu, że to się w głowie nie mieści. Pierwsze koncepty narodziły się już we wrześniu. Październik to był w całości dopracowywanie tego pomysłu, żeby był jak najbardziej atrakcyjny dla was, atrakcyjny dla mnie do zrealizowania i przede wszystkim, żeby wyglądał profesjonalnie. Bo kiedy się pod czymś podpisujesz swoim nazwiskiem, to naturalnym jest to, że chcesz, a przynajmniej ja chcę, żeby wypadło to jak najlepiej. W realizacji tej serii, w omawianiu pomysłów, zasad, pomagał mi mój serdeczny przyjaciel Szymon oraz moja dziewczyna Natalia, których chciałbym serdecznie z tego miejsca pozdrowić. Przede wszystkim wyszedłem z założenia, że najlepiej będzie, jeżeli w tej serii będą się pojawiać rzeczy fizyczne, jeżeli to będzie połączenie FIFA z czymś prawdziwym. W 2015 roku, gdy była FIFA 15, miałem już bardzo, bardzo podobny, bardzo kreatywny, fajny pomysł, ale niestety ubiegł mnie któryś z chłopaków z ekipy z jego realizacją. No może wam kiedyś o tym opowiem, ale to nie jest ważne dzisiaj. Dzisiaj jest ważne to, po co są mi te oto drewniane kosteczki. Żeby stworzyć takie oto kostki, musiałem się zgłosić do stolarza w moim mieście, który mi je w fantastyczny sposób wykonał. Są to kostki 5×5 cm, raczej nie kostki, a sześciane oczywiście. Są idealnie wyszlifowane, no ale zapytacie się, po kiego czorta mi takie kostki do gry, jak mogę sobie przecież wziąć normalne i one jeszcze by były ponumerowane i wszystko by było ok. No właśnie po to, że moje kostki nie będą numerowane. Tutaj mamy, moi drodzy, moje wszystkie cztery kości, które przygotowywałem z moim grafikiem Rafałem, którego teraz serdecznie też pozdrawiam. I w opisie znajdziecie jego fanpage na Facebooku, także serdecznie was zapraszam, bo od niecałego miesiąca z nim współpracuję i chłopak odwala naprawdę fantastyczną robotę i współpracuje mi się z nim wręcz rewelacyjnie. Także oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, najpierw był etap przygotowywania tych wszystkich rysunków z moim grafikiem, później udałem się do drukarni w Bolesławcu, aby wydrukować te wszystkie naklejki na specjalnym papierze przylepnym, no i musiałem sprawdzić, czy on się w ogóle będzie kleił do drewna, bo powiem szczerze, że niektóre naklejki nie chciały. Na szczęście znalazłem taką drukarnię i mieli tam taki papier, że bez żadnych problemów te kości mogłem stworzyć. W dzisiejszym odcinku nie tylko seria będzie nowością, zresztą zaraz się o tym przekonacie, ale tak jak mawiał Juliusz Cezar, kości zostały rzucone. Dokładnie, moi drodzy, jak widzicie, po blisko roku na moim kanale przyszedł czas na nowe intro. Nowe intro zawitało w wielkim stylu, mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Ja od zawsze, od samych początków mojego kanału byłem ogromnym fanem intr. No i to jest naprawdę fantastyczne. Jeżeli chcecie sprawdzić kanał autora, też u niego zamówić jakieś intro albo sprawdzić jego inne produkcje, to kliknijcie teraz tutaj na jego awatar i zostaniecie przeniesieni na jego kanał. Ruszamy z zasadami serii. Ogółem rzecz biorąc, zasady możemy podzielić na takich 6 głównych podpunktów. Pierwszy jest to opis całego celu, całego zamiaru tej serii, na czym to wszystko ma polegać. Mianowicie, celem rozgrywki jest przeprowadzenie wszystkich składów od tego najgorszego możliwego poziomu z danej ligi do najlepszego, nie licząc informu, czyli po prostu do złotego świecącego. Tu nie będą najdrożsi zawodnicy, nawet nie planuję takich kupić. Chcę przetestować po każdym rodzaju zawodnika z każdej ligi, które tutaj mamy. Lig będą 3, będą 3 ligi, a jakie to wam zaraz przedstawię. Za sznurki podczas trwania tej serii pociągają 4 kości wyboru. To są właśnie te kostki, które już wam wcześniej pokazywałem. No i te kości, one są niepodważalne. To, co one nam powiedzą, to musimy spełnić na 100%. Zacznijmy sobie od pierwszej kości, czyli kości lig. Owa kość decyduje o wyborze składu, którym będziemy się zajmować w dzisiejszym odcinku, czyli tą kością najzwyczajniej w świecie na początku samego odcinka, każdego odcinka, przepraszam, sobie rzucamy i sprawdzamy, jaką ligę nam wybrała. Drugą kością jest kość wyboru, która decyduje o tym, w jaki sposób będziemy wprowadzać zmiany w składzie przed, to jest ważne, przed rozegraniem spotkania. Jest multum różnych możliwości, no jeżeli kość jest sześcienna, to łatwo się domyślić, że tych możliwości jest 6, a je wszystkie na poszczególnych kościach jeszcze omówimy. Na razie tylko je wam pokrótce przedstawiam. Trzecia kość to kość losu, która decyduje o rozstrzygnięciu remisowej, patowej sytuacji, na którym mamy 3 razy tak albo 3 razy nie, co symbolizują oczywiście strzałki zielone i strzałki czerwone. Kość ekipy fantazy decyduje o tym, z którym z członków ekipy fantazy kontaktujemy się,
żeby podjąć jakąś decyzję, żeby on za nas coś wybrał. Proste. Wydaje mi się, że jeżeli przedstawiłem wam pokrótce cztery kości, to możemy się bardziej zagłębić w resztę zasad. Zmiany zawodników w składzie następują po otwieraniu paczek. Naturalnie, jeżeli otworzymy paczkę, a znajdzie się tam zawodnik, który będzie pasował do naszej ligi, możemy go sobie jak najbardziej umieścić w składzie. Nieważne jest to, że jesteśmy na brązowym poziomie za składem, a trafimy złotego zawodnika, możemy jak najbardziej umieścić go od razu w składzie. Tak samo się dzieje za przyznanie nagród za mecz, ligę, czy oczywiście po wyborach kości, bo jak kość powie, to tak ma być. Spotkania będziemy rozgrywać w ligach online, czyli będziemy się piąć w tabeli od ligi 10 do ligi 1, ale celem serii pod żadnym pozorem nie jest dotarcie do ligi 1, ani tym bardziej jej wygranie. Celem, tak jak powiedziałem wcześniej, jest utworzenie złotych świecących składów. Ogromnie ważna w tej serii będzie aktywność widzów, czyli właśnie ciebie, ponieważ ty możesz wprowadzić naprawdę kolosalne zmiany w składzie i dać mi niesamowitych zawodników, jak na przykład legendy. Tak, wy będziecie mogli mi przyznawać legendy. Jak zasady mamy już tak w miarę omówione, to rozwijmy sobie teraz punkt 3, 4 i po części 5, mianowicie omówmy nagrody za mecz. Porażka w spotkaniu wiąże się oczywiście z downgrade'em, czyli ta oczywiście magiczna strzałeczka w dół, downgrade'em najlepszego zawodnika w składzie o jeden poziom w dół. Remis jest to rzut kością losu, tak jak powiedziałem, ona rozwiązuje patową sytuację i tutaj mamy, tak jak powiedziałem, 3 razy na tak, czyli 3 razy możliwość upgrade'owania dowolnego zawodnika, ale mamy też 3 razy na nie, czyli możliwość downgrade'u najlepszego zawodnika w składzie. Także tak wygląda sprawa z remisem. Jeżeli chodzi o wygraną, mamy tutaj możliwość upgrade'owania dowolnego zawodnika w składzie, a rage quit, tudzież wygrana 3 bramkami i więcej, czyli wynik 4-1, 4-0, 5-2, 5-1, jak najbardziej się też liczy, jest to upgrade dowolnego zawodnika oraz otwarcie złotej paczki premium, czyli paczki za 7500. Wydaje mi się, iż warto jest omówić też nagrody za ligę, szczególnie, że tutaj się nagle pojawiają jakieś 3 strzałki i nie do końca może być wiadomo, o co tutaj chodzi, ale spokojnie, bez strachu, już objaśniam. Spadek nie oznacza downgrade'u 3 zawodników w składzie. Owszem, to tak może wyglądać na pierwszy rzut oka, ale już wam tłumaczę. Te 3 strzałki oznaczają po downgrade'zie z jednego zawodnika z każdego z naszych 3 składów, czyli po prostu składu z pierwszej ligi, drugiej ligi i trzeciej ligi. Zabieramy po jednym zawodniku i wracamy go na poprzedni poziom. Oczywiście mowa jest o najlepszym zawodniku w tych składach. Utrzymanie jest to po raz kolejny rzut kością losu, czyli rozwiązuje nam patową sytuację i tutaj się okaże, czy będziemy musieli kogoś downgrade'ować, czy będziemy musieli kogoś upgrade'ować, czyli czy będziemy mieli przyjemność upgrade'ować zawodnika ze składu, którym się zajmujemy. Awans, podobnie jak w przypadku wygranej 3 bramkami tudzież rage quita, jest to upgrade dowolnego zawodnika i otwarcie złotej paczki premium, a mistrzostwo to jest istna bomba, ponieważ jest to upgrade aż 3 zawodników i podobnie jak w przypadku, jest to upgrade po jednym zawodniku z każdego składu. Bardzo fajna opcja. Dobra, jak już omówiliśmy nagrody, to możemy jak najbardziej przejść do wyjaśnienia symboliki każdej z kości. Weźmy sobie na pierwszy rzut oka te najprostsze, czyli oczywiście zielona strzałka w górę, jest to upgrade dowolnego zawodnika, czerwona strzałka w dół, jest to downgrade najlepszego zawodnika. Oczywiście to się tyczy składu, którym się zajmujemy na początku odcinka, a o tym decydujemy oczywiście rzutem kością na samym początku odcinka. Brązowa paczuszka oznacza oczywiście otwarcie brązowej paczki premium. Srebrna paczuszka tutaj jest, oznacza otwarcie srebrnej paczki premium. No i analogicznie do złotej paczki tyczy się to samo, otwieramy sobie złotą paczkę premium. Za to, że ten drafta jest naprawdę fantastyczną opcją, wydaje mi się, dla każdego, bardzo taką interesującą, ponieważ rozgrywamy sobie drafta. Oprócz tego, że mamy bonusowe spotkania w odcinku, także odcinek będzie dużo dłuższy, to możemy sobie upgrade'ować tylu zawodników, do której rundy dojdziemy. Czyli żeton drafta to jest już pewny upgrade, bo gramy w pierwszej rundzie. Dojdziemy sobie do trzeciej rundy, w tej trzeciej rundzie odpadamy, nic nie szkodzi, upgrade'ujemy sobie 3 zawodników. Jak dojdziemy sobie do czwartej rundy, w czwartej rundzie odpadniemy, upgrade'ujemy sobie 4 zawodników, ale jeżeli wygramy w finale, no to oczywiście za wygraną upgrade'ujemy sobie też 5. grajka i paczki, które dostajemy za drafta, też możemy sobie wykorzystywać oczywiście w składzie. Też możemy sobie te paczki umieszczać, zawodników, przepraszam, z tych paczek w naszych składach. Ale to nie koniec, moi drodzy, jest tutaj pełno innych ikonek. Na pierwszy rzut oka przybliżę wam teraz 3 ligi, którymi będziemy się zajmować. Zapytacie się, dlaczego nie 6? Nation, przecież masz 6 pól. Dlaczego nie wziąłeś aż 6? Już wam wyjaśniam, moi drodzy.
Myślałem, że 6 może być za dużo, tak samo 5 czy 4, tym bardziej, że miałem dwa fajne pola pozostałe i najzwyczajniej w świecie stwierdziłem, że 3 będzie optymalne jak na pierwszy sezon tej serii. Kto wie, może ta seria się wam tak bardzo spodoba, że będziemy mieli do czynienia z drugim sezonem i tam zasady będziemy mogli diametralnie zmienić, dzięki czemu może dojdzie czwarta liga. Zobaczymy, jak na razie się będzie nam grało z tymi trzema ligami. A te trzy ligi to jest oczywiście Premier League, moja ukochana Bundesliga, ukochana oczywiście jak kibicuję Chelsea, czyli Premier League oglądam, ale Bundesligą uwielbiam grać FIFA Ultimate Team. I ostatnią ligą będzie włoskie Serie A, czyli Calcio A, bo jest nielicencjonowane z niewiadomych przyczyn. Ale teraz tak, na tej kości mam również swoje logo, czyli logo oczywiście Nexioma, N3J, fajnie zrobione, stylizowane na herb. Oznacza to nic innego jak to, że ja najzwyczajniej w świecie mogę sobie wybrać. Fajnie mi się gra składem Bundesligi, a trafiam sobie właśnie na to oczko, to stwierdzam, hej, dobra, dzisiaj robimy sobie skład z Bundesligi. Natomiast to nie jest nic innego jak ponowny rzut kością, czyli po prostu ponawiamy ten rzut, no tak jak w zwykłej planszówce. Ale co jest fajne, to jest pole ekipy fantazy. Mianowicie, gdy trafimy na to pole, automatycznie przechodzimy do kości ekipy fantazy, a tą usuwamy. Na jakiej zasadzie to działa, już prezentuję. Najzwyczajniej w świecie rzucamy sobie kością ekipy fantazy i tego zawodnika z ekipy, którego nam wybrała kość, do niego ja dzwonię i pytam się: cześć, słuchaj, jesteś na moim odcinku, czy mógłbyś mi wybrać skład, którym się będę dzisiaj zajmował? Masz do wyboru Bundesligę, Premier League i Serie A. No to dajmy na to taki kamek mówi: no Nexion, ja ciebie nie lubię, a ty lubisz grać Bundesligą, to masz Serię A. No i proste. Oczywiście przykład Kameka podałem tak ten, my się lubimy w ekipie, Kamek super kumpel, więc spokojnie. I czas na rozwinięcie ostatniego, szóstego podpunktu z regulaminu, z zasad gry, mianowicie aktywności widzów, które tutaj zostały nazwane wyzwaniami widzów. Pozwolicie, że przeczytam tutaj, bo ładnie to okraszyłem kilkoma fajnymi słowami, więc wydaje mi się, że będzie to najlepiej czytelne dla nas wszystkich. W każdym odcinku będą miały miejsce specjalne wyzwania dla widzów, które pozwolą właśnie tobie kolosalnie wzmocnić skład i wprowadzić całkiem nowych zawodników. Wyzwania będą powiązane z aktywnością widzów na kanale, zarówno z łapkami w górę, jak i też z progami subskrypcji. Te pierwsze to klasyczne wyzwania. Trwają tylko do momentu nagrania następnego odcinka. Te drugie to wyzwania elitarne, których czas jest nielimitowany. Mogą trwać nawet do kilku odcinków. Warto zaznaczyć, iż progi wyzwań nie są sztywno ustalone z góry. Oczywiście ten, który się pojawił w danym odcinku, nie może już zostać zmieniony przeze mnie, ale próg, który się pojawi w następnym, jak najbardziej mogę dowolnie modyfikować, że dajmy na to klasyczne wyzwanie, ten ostatni próg klasycznego wyzwania, to będzie 8000 łapek w górę, albo nie 10, albo 15, jeżeli będziecie tak aktywni, no rozumiecie, o co chodzi. Klasyczne wyzwania, które nie zostały zrealizowane, mogą się po pewnym czasie pojawić ponownie. I już tłumaczę, o co chodzi. Teraz, żeby to było jakoś bardziej klarowne, pstryknijmy palcami i po prawej stronie powinien się nam pojawić mały panelik, który to prościej wyjaśni i będzie bardziej czytelny. Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku klasyczne wyzwania, czyli wyzwania, jeżeli chodzi o aktywność łapek w górę, są następujące. Jeżeli przekroczycie próg 2500 łapek w górę, w następnym odcinku na samym początku otwieram brązową paczkę premium. Analogicznie to samo się dzieje w przypadku 5000 łapek w górę, otwieram wtedy srebrną. Jeżeli przekroczycie próg 7500 kciuków w górę, wtedy otwieramy złotą paczkę premium, a jeżeli przekroczycie ten najwyższy próg 10000 łapek w górę, wtedy dostaję wypożyczonego zawodnika do składu. Tak, nie jest to zawodnik na stałe, ponieważ stwierdziłem, że dzięki temu będziemy mogli bardzo, bardzo szybko osiągnąć ten wyjściowy skład, a ja chcę się troszeczkę tą serią pobawić, bo tak długo nad nią pracowałem, że chcę oczywiście też w niej grać, też bawić się, brać w niej udział, no tak czy siak to robię, ale rozumiecie, o co chodzi. W dzisiejszym odcinku padło na Callejona, czyli prawego skrzydłowego z Serie A. Fantastyczny zawodnik. Jeżeli chcecie, żeby właśnie ten grajek pojawił się w moim składzie już od pierwszego odcinka, zostaw kciuka w górę. Bardzo proszę. Ale jak widzicie, elitarne wyzwanie to jest istna bomba, bo jest nieco trudniejsza do osiągnięcia. Jeżeli przekroczymy próg 160000 subskrybentów, wtedy do mojego składu trafia wypożyczona legenda Ruda van Nistelrooya. Bardzo chciałem połączyć element zawodników, jak i paczek w tej waszej aktywności i wydaje mi się, że ten złoty środek, który tutaj znalazłem,
jest naprawdę fantastycznie zrealizowane, ponieważ możliwość grania legendami to jest chyba główny powód, dla którego ludzie kupują Xbox One. I teraz właśnie dzięki tej serii będę mógł wypróbować każdą z legend, jaką mam dostępną w swoim składzie do wypożyczenia. Innymi słowy, do roboty! Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie zasubskrybuj, podeślij ten kanał znajomym, babci, cioci, wujkowi, dziadkowi, siostrze, bratu, psu, komukolwiek i zostawcie koniecznie kciuka w górę wszyscy razem. Moi drodzy, wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek zerowy, to wprowadzenie do nowej serii. Kości zostały rzucone, jak widzicie logo serii jest naprawdę też bardzo fajne. W stylu jest oczywiście wieniec laurowy, bo kim był Juliusz Cezar chyba raczej każdy wie. A to właśnie Juliusz Cezar powiedział te słynne słowa: kości zostały rzucone, więc wieniec laurowy, jak dla cesarza, jest idealnie umiejscowiony w logo tej serii. Mam nadzieję, że seria się wam podoba, ponieważ naprawdę bardzo dużo czasu i bardzo dużo pracy włożyłem w przygotowanie jej, żeby wyszła jak najlepiej, żeby to wszystko wyszło jak najbardziej profesjonalnie i żebyście chcieli oglądać kolejne odcinki z tej serii. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja się z wami żegnam, z tej strony był oczywiście Nexion i na sam koniec powiem, że jeżeli jest jeszcze sprawa jakaś niejasna dla was, to koniecznie zostawcie komentarz, napiszcie w komentarzu i wszystkie te wątpliwości, wasze pomysły rozwiejemy, przeanalizujemy w odcinku pierwszym na samym początku, także serdecznie zapraszam. No i na samym końcu chciałbym jeszcze wam podziękować za wsparcie, za to, że jesteście, za to, że nas jest już ponad 150 tysięcy subskrypcji. Naprawdę bardzo mnie motywuje do pracy to, co robicie. Dzięki wam bardzo i do zobaczenia w pierwszym odcinku z Kości zostały rzucone.